No siemano, w kolejnym odcinku. Przyjechałem dzisiaj moto, ale tak trochę podpizga, to nałożyłem kurtkę. Pogoda nie zachęcająca, ale ma się rozdmuchać. Z rana powiem wam, że tak chłodno dosyć. Na termometrze w domu widziałem, jest 13 stopni na zewnątrz. No i może tak jest, ale wieje wiaterek dosyć taki chłodny. Więc myślę... Kurtkę mam w garażu. Nawet banana przywiozłem. Kurtkę mam w garażu, to czemu by kurtki nie założyć, zamiast się męczyć w bluzie. Ale naprawdę cieplutka kurteczka. O tak o, jak jest 24-25 stopni na zewnątrz, to ten kombinezon kurde grzeje niesamowicie. A pogoda jak teraz, czyli jestem około 12 stopni, nie ma słońca, pizga jakimś zimnym wiatrem. Ostatnio impregnowałem skórę. Powiem wam, że w dotyku jest kurde mięciusia, fajna. Ale i tak będę musiał inny preparat kupić, zobaczyć na testa. No, jeszcze serek przywiozłem. Serek do owsianki, banana do owsianki, bo pod rampą sobie zrobię owsiankę. No, a co do tego kombinezonu, jeżeli ktoś szuka sobie, bo też na pewno mnie jacyś motocykliści, kierowcy motocykliści oglądają. Sorry. Powiem wam, że kombinezon Shima 5.13 jest naprawdę spoko, jest ciepły. Taką pogodę jak teraz, czyli no tam mniej więcej te 10 stopni plus wiecznie, no nie czuję się, że w ogóle chłodno jest. Plusem może być to, że jak powyżej 24 stopni to już naprawdę grzeje ten kombinezon, jest cieplutki. Więc w sumie jakbyście dorwali w dobrej cenie, to go polecam. Na minus są szwy, tutaj gdzie jest wyszyte Shima logo, to tam już zaczyna coś się dziać, co mnie się to nie podoba osobiście. 12 godzin pauzy w domu wyszło, więc będę musiał jeszcze z kasku wypiąć mikrofon, bo zamówiłem 2 mikrofony na próbę z 2 różnych firm, więc ten doczytałem, że on jest lepszy właśnie na przykład jako zestaw głośno mówiący do auta, czyli jeżeli mamy radio na BT, to ten kabel idealnie się sprawdzi w samochodzie, żeby gdzieś sobie go tam zaczepić. I on wtedy nadaje się do takiego właśnie podróżowania bardziej samochodem niż motocyklem. On bardzo wyłapuje dźwięki, dlatego czasem przy szybszej jeździe to ten mikrofon aż wręcz trzeszczy. Więc mam zamówione 2 mikrofony, które prawdopodobnie będą w przyszłym tygodniu. Mam zamówiony interkom, więc będę montował nowy mikrofon, interkom. Ciekawe, czy ja mam w ogóle wyściółkę do... Mam. Mam miejsce na interkom. Kurde, normalnie tempo ekspresowe. W poniedziałek tutaj byłem, to tą nitką jeszcze się nie jechało, jechało się lewą stroną. A już lewa strona jest wylana, kurde! 3 dni! Bo czwartek dzisiaj jest. Już jest kurde wylany tamten odcinek. A w poniedziałek bez kitu mówiłem, że prawdopodobnie w tym tygodniu jeszcze będziemy jechać tą stroną. Ale tu jest zawrotne tempo normalnie, ale coś tutaj chyba ciasno jest. Dziura. No i wracamy na starą nitkę. Co, ale już tutaj też pasy pomalowane mają, więc kwestia dni, może jeszcze w tym tygodniu raczej będzie tamta nitka jeżdżona. Wczoraj widziałem na fejsie, że gościu, o Jezu, jaki spadł, jakaś platforma czy coś, to czy laweta nawet, one są jeszcze niższe, to może być problem. W ogóle ciężarówką zawracał w takim jakby miejscu tutaj, Litwin chyba, i ugrzązł. Wyciągali go wczoraj. Wiecie, na nieutwardzone takim zestawem jak mój wjechać na taką nieutwardzoną glebę. Nie mówię tutaj o tym, o patelni czy coś, bo wiadomo, że ona sobie poradzi, ale taki zestaw jak mój na taką nieutwardzoną drogę, to nie wiem, co gościu miał w głowie, żeby zawracać przez tą nieutwardzoną, przez ten nieutwardzony środek. Czekając na panów magazynierów sobie od razu ogarnę mikrofon, który mam sobie tutaj schowany. Nawet nie pamiętam, jakiego zakładałem. 1,5 metra kabla. Jaką żeś tu las? Jak ty żeś tu las? Tu odpiąłem. Ale gdzie ja ciebie tu wsadziłem? Dobrze, że tą wyściółkę można całą wyciągnąć właśnie z takich pinów i można wyprać, ale jeżdżę cały czas w kominiarce, więc tylko kominiarkę piorę z tego względu, żeby właśnie jak najdłużej utrzymać świeżość tego kasku. Tak, paluchami po szybie, żeby jak najdłużej utrzymać czystość tego kasku, to jeżdżę w kominiarce, bo wiadomo, z brody się sypie, jakiś naskórek, to wszystko zostaje. A mikrofon to jest taki, on kosztował mnie 40 bodajże złotych, no i go bardziej tak można zamontować, nie wiem, jeżeli ktoś rozmawia przez zestaw głośno mówiący, to sobie można, nie wiem, zaczepić i on fajnie wtedy będzie zbierał dźwięki, ale do kasku no to jest zbyt czuły. Woli weekend, też ma być lipa weekend, chyba że to jeszcze się zmieni, ale na razie są takie prognozy pogody na sobotę, że mają być cały dzień burze, więc to kwalifikuje ten dzień do nieudanych, bo chciałem zabrać familię nad jezioro, sobie nad jeziorem gdzieś posiedzieć cały dzionek, bo na przykład w zasadzie mógłbym jutro, tylko że jutro ładuję suwałki, mój syn ma zakończenie roku w szkole, zerówkę kończy, idzie do pierwszej klasy od września, też coś tam przygotowała szkoła, więc trzeba by było się pojawić, zobaczyć co tam się naumiał mój młody. No i co, i to sobota trochę pieprzy plany, a pod rampką normalnie tutaj to mi zawsze się dobrze śpi, nie wiem czemu. W Wilnie tak się nie wyśpię jak w Kownie. 12 godzina to nawet na tych remontach chwili się nie ustało, nawet na jedną sekundkę. Godzinka 11:40 i tak to można wierzyć w te Marienpole, ale teraz i tak najgorszy moment będzie o 14:00. W sumie nawet i może szybciej, jak każdy zacznie z Litwy na Polskę jechać. Szkoda, że dzisiaj nic nie ładowałem, bo tak już bym wolał wrócić o tej nawet i 16:00. O, już tutaj wylany asfalt. Wrócić o tej 16:00 godzinie, ale mieć już dzisiaj wolne. 22 stopnie. Dobrze w sumie, że tą kurtkę wziąłem, bo ten wiatr... Co mi, jaskółka walnęła w ten? Ten wiatr się coraz gorszy zrywa, jakbym się nie zdziwił, że jeszcze dzisiaj burza by była. Tyle do skurwysyny pościągania, ale jakbyś kurwa świecę pejzato pierdolono stawiać u nas w Sejmie, to nie jest kurwa żaden budynek kultu czy coś, no kurwa, no ludzie. Motyczek teraz na zasadzie skakał jak pionek kurwa i teraz będzie startował na prezydenta, chuje pan będzie startował. On tego nie może zboleć, że kurwa z Kaczyńskim przegrał 6 lat temu. lat temu, kurwa, czy... Zobacz, jak wymietli wszystko, kurwa, beczki. Wstało, kurwa, nikt nie jeździł. Zaczyna się z powrotem. No tak, gdzieś tu, kurwa, zobacz, kto najwięcej mordosatką. Ci wszyscy będzie przedsiębiorcy mali, ci, kurwa, ci mali, może duzi. Chodziło o tych, kurwa, was, jebany, tak? Bo to oszustwo na tych watach robili. Dlatego, kurwa, mam 8 gwiazdek. Bo, kurwa, PiS ich trochę tam przytrzymał, tak? Teraz rudę znowu nas, no i znowu, jak ty mówisz, mafie powstaną paliwowe, kurwa, i dalej to się będzie działo. 15 lat temu, 16, to chciałeś przyjść do roboty, to pytali się, no czy masz doświadczenie, jak nie, to jeździłeś z kimś, kurwa, cię sprawdzą, czy masz jakiekolwiek pojęcie. Teraz, kurwa, nowy sprzęt, wsiadać, oczy zamykać i ogień. Dokładnie tak jak mówisz, to do nas też taki super driver, kurwa, gdzie to on nie jeździł, pojechał na Włochy, kurwa, i przeprowadzili samochód, kurwa, rozpierdolony zbiornik, kurwa, w naczepie, oczy rozpierdolona, paneciara. Jestem już na bazie ogólnie. Awans. Zobaczcie, jak to wygląda paka, kurwa, po tym talku. Wiecie, jak to ślisko jest? Po tym talku, po tym wapnie. Jest masakra. Nie wiem, to nie chce nie schodzić niczym. Wiecie, jak to śliskie takie. Aj, kurde, podmiotu to nawet nie schodzi. Się marzy tylko. Masakra. Teraz będę z tym gównem walczył pół godziny. Kurwa, to w ogóle nie schodzi. Nic, jutro wezmę, przyjadę sobie samochodem. Wezmę to po prostu na mokro, ściągnę. Jakąś, kurwa, szmatę wezmę. Jakiś płyn czyszczący. Bo nie mam takich rzeczy w ciężarówce, taką szmatę, żeby... Mam fibry, ale te fibry to co? Do czyszczenia kokpitu. Drugie do czyszczenia tapicerki. A tu trzeba, kurwa, jakąś mokrą szmatę na szczotę. Jakąś starą koszulkę, która już nie jest mi potrzebna i to po prostu, kurwa, wymyć na mokro. Ja tutaj myłem wczoraj w Kępnie tą plandekę, ale to tylko smugi zostały. To trzeba, kurwa, ściągnąć na mokro. No nic, zobaczymy. Na razie mykam do domu. I do jutra, jeszcze jutro coś tam się nagra z suwałka. Słoneczko wstaje. Kurde, jak zachodzi szyba. Trzeba lecieć na załadunek. Godzinka 5:30. Lecę załadować suwałki i będę miał zbanić z samego rana, bo później szkoda tego czasu. Zakończenie roku młodego w szkole dziś. Ha, ha, ha. Wziąłem jakąś koszulkę, której nie noszę. Muszę tą plandekę umyć, tą pakę w ogóle muszę umyć, kurde. O, miałem wczoraj jeszcze przyjechać, ale już mi się nie chciało. Tak będzie się mazać, kurwa, przez kilka czyszczeń. Najgorzej, że tego zmieścić nie można, bo to jest taki pył, że, kurde, się marze, się nie zmiecie go. Ciekawe, jak tu będzie, jak na mokro zrobiłem, bo jest masakra normalnie. Jadę na załadunek, akurat wyschnie, się zobaczy. No i dobrze, wskoczyłem pod rampę, ale idę tutaj na bajerę, na kawę, wypiję sobie, zaparzę na miejscu, od razu tam sobie kubek umyję, także na godzinkę idę pobajerzyć. No i dobrze, załadowany, Godzinka 7:20. No i trzeba zaczynać weekend. Dzisiaj zakończenie roku młodego, trzeba być. Zakończenie zerówki. No i oczywiście będzie młody we wrześniu do pierwszej klasy. Pierwszoklasista będzie. No, trzeba jeszcze motorkiem dzisiaj polatać troszkę gdzieś może. Bo jutro mają być cały dzień burze, więc jutro prawdopodobnie cały dzień w domu się spędzi, albo może do Ełku. Taki mam plan, zabrać dzieciaki, więc trzeba będzie jakoś zorganizować ten dzień. Dzisiaj może wieczorem nadrobić zaległości na laptopie, pomontować, powrzucać, poopisywać i mieć z bani. Niedzielny wyjazd teraz będzie. Także co, ja chyba z tego miejsca będę się z wami żegnał. Ale Cadillac to chyba jakiś... I co, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć i do zobaczenia.